Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Aniołów Śmierci. Jest otwarte. Krzyż. Hej, obudź się. Wystarczy tego spania, wstawaj. Zak? Jest mi tak przykro, a byłam pewna, że nie będę cię spowalniała. Zamknij się, to nie ma znaczenia. Posłuchaj mnie. Rej, musisz mi na coś odpowiedzieć. Ludzie, którzy przybyli na te piętro. Czy ty masz zamiar ich zabić? Hej, wytłumacz się. Czy możesz przestać być niemiły dla Rachel, Zak? Uważaj! Odsuń się. Ale jesteś prosty, ale wciąż repulsywny. Doktor Denny. Ależ dzień dobry, Rachel. Pozwoliłem sobie przyprowadzić tu Zaka, żeby przyspieszyć wszystko, czego może się o tobie dowiedzieć. O mój. Och, te oczy. Mam wrażenie, jakby mogły mnie zaraz objąć. Co tu się do cholery dzieje? Czy ja mam być przez ciebie zabity, ponieważ jestem na twoim piętrze? Nie, nigdy. Teraz, Rachel, nie możesz kłamać. Nie zrozum mnie źle. Nie mam zamiaru przebić twojej głowy pociskiem. Hej. Cisza. Czy możesz w końcu przestać? Czy nie powiedziałem ci, że jestem tak samo desperacki jak ty? Muszę sprawić, żeby zrozumiała. Pomijając to, taki zwyczajny potwór jak ty na pewno chce się dowiedzieć. Rachel zabiła swoich rodziców w poszukiwaniu idealnej rodziny. Ja miałem być jej terapeutą. I właśnie wtedy nalegałem, żeby stała się... mieszkańcem tego piętra, właśnie. Chociaż, pomimo tego, że rewerend nie był zbyt zainteresowany tym pomysłem, przekonałem go, że wszystko będzie dobrze. Co najważniejsze, jej oczy. Chciałem chronić jej wieczne... solitud, nie wiem. Za każdą cenę. Ale jej dusza została zniszczona. Zanim się zorientowałem, ona czytała Biblię, która była w tym pokoju, prawda? Naturalnie, rewerend nie pozwolił na to, żeby ktoś taki jak ona była strażnikiem piętra. Powiedz mi, Rachel, jakim cudem ktoś tak uspokojony i poukładany jak ty mógł stać się tak zniszczony? Chciałam osiągnąć swój cel. Nie mogłam zaakceptować niczego innego niż to. Ale Biblia powiedziała mi, że to ja nie zostanę zaakceptowana. Ahaha, czyżby? Próbowałaś umrzeć, ukrywając się za kimś normalnym, czysta i niewinna. Izak. Rachel była przekonana, że jej się to uda, ponieważ ty tu jesteś. Głupiec, który przysiągł na Boga i co najważniejsze, stał się tym, na kogo przysiągł. Ale Rachel, ty już wiedziałaś, prawda? Nieważne, jak długo będziesz czytać Biblię, albo zdasz sobie sprawę z własnych błędów.
Nie możesz oszukać swojej prawdziwej natury. Gdzieś w twoim sercu, w sekrecie pragnęłaś, by posiadać Zaka, prawda? Och, jakie to jest okropne. Cóż, Zak, teraz musisz wybrać. Zgiń tutaj, albo zejdź z ołtarzu jako Bóg Rej i zostaw ją samą. Więc co wybierzesz? Prawda nie może być cofnięta. Rachel nie może już powrócić, a ty musisz tu zostać. Ona efektownie cię oszukiwała. Ray, czy to, co mówi Danny, jest prawdą? Tak. To prawda, Zak. Więc okłamałaś mnie, ha? Zrobiłam to, Zak. Zak, czy ty wciąż będziesz moim Bogiem? Chcesz mi się oddać? Ja... nie jestem twoim Bogiem. Wspaniale, nie mogłem powiedzieć tego lepiej. Cóż, Rachel, powróciłaś teraz do dawnej siebie. Powiedz mi, czego pragniesz, a ja sprawię, że to stanie się prawdą. Och, Isaac, możesz się dostosować. Egoistyczny głupiec, nie mów mi, co mam robić. Czekaj. Rachel. Popełniłam straszny grzech. Wiem o tym. Ale to było bezużyteczne. Sama świadomość, że to grzech. Chociaż dlaczego to jest złe? Nie mogę tego zrozumieć. Czy to jest bez sensu, Zak? Czy jestem w błędzie? Nie jesteś moim Bogiem, Zak. Ale ja potrzebuję go, Zak. Potrzebuję Boga. Ray. Flurbewan, Ray. Och, Rachel. I właśnie w tej chwili twoje oczy są najpiękniejsze. Zak, obawiam się, że muszę cofnąć moją ofertę. Teraz moim priorytetem są jej życzenia. Cóż, twoja jedyna opcja teraz to gonić ją. Nawet jeśli to oznacza twoją śmierć, Zak. Żeby spełnić jej życzenia, powinienem stać się jej sługą. Ach, cholera, czekaj. Hach, nie zamykaj drzwi. Gdzie ona jest? Czy to jest pralka? Jak ona to otworzyła? Hej, dlaczego to jest znowu pełne wody? Nie mówcie mi, że ona tu jest. Jau! Kurwa! Miałem przeczucie, że to na ciebie nie zadziała, Zak. Ta suka! Powiedziałem jej, żeby poczekała. Co ona robi? Kurwa, to mnie przestraszyło. Zabawa z ogniem, ha?
Dogonię cię i cię złapię. Hej, przestań. 3, 2. Ha? 1. Ała. Cholera. O, wow. To również nie zadziałało. Ale ty naprawdę nienawidzisz ognia, prawda? Rozwalę cię. Czy ona uciekła do swojego pokoju? O, to chyba będzie najbardziej... What? Co? Dokładnie, co? Hej, czekaj, co do cholery? Co do cholery? To było dla mnie zbyt szalone. Przestań. Przestań się ze mną bawić. Zapamiętaj to, kretynko. Hej. Jak długo zamierzasz uciekać? Czy masz zamiar mnie postrzelić? Czy to cię zabije? Jeśli masz zamiar mnie zabić, w takim razie co ty na to, żebym ja zabił cię pierwszy? To... nie może do tego dojść, Zack. To było bez sensu od samego początku. Nawet teraz moja dusza mówi mi, że muszę umrzeć. Muszę zostać zabita. Ale Bóg nigdy nie przyjmie takiego potwora jak ja. On nie ma ze mnie pożytku. I to byłeś ty, Zack. To ty przysiągłeś na Boga, że mnie zabijesz. Ale kiedy dowiedziałam się, że Bóg nie istnieje, sprawiłam, że to ty nim byłeś, Zack. Ray, posłuchaj mnie. Jak wiele razy mam ci mówić? Nie jestem twoim Bogiem. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, Zack. Z czego zdajesz sobie sprawę? Moje kłamstwo zostało odkryte. Mój Bóg jest martwy. Hej, czekaj! Ale ta gra zrobiła się nagle smutna. Cholera! Ona mnie nie posłucha. Ciągle mówi to samo i ucieka. Jak ludzie wpadają na takie pomysły? Jest otwarte. Wszystko co robisz, to uciekasz. Powiedz coś. Czy nie możesz zrozumieć, że ona nie ma nic innego do powiedzenia? To było kompletnie nie w twoim stylu. Zostawiać się bez obrony w ten sposób. Ty debilu. Nie ruszaj się, albo jesteś martwy. Rachel, dlaczego to zajęło ci tak długo? To nie jest w twoim stylu. Cóż. Potwór taki jak on na pewno każdego by spowolnił.
ale nie musisz się teraz martwić. Nawet on nie jest w stanie przeżyć strzału w głowę. Ty kretynie. Przepraszam, doktorze. Rachel. Rachel. Doktorze Danny, to ja mam zabić Zaka. Ach, czyżby. To ma sens. Pomijając to, jestem już tym zmęczona. Chcę to zakończyć. Przepraszam, doktorze Danny. Nie mogę z tobą żyć. Nie. 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 Zabiłam już i stworzyłam rodzinę, więc i tak nikt mi nie wybaczy. To koniec. Nie obchodzi mnie, czy to mój Bóg, czy nie. To nie ma już znaczenia. Ale Zak, na koniec, chcę sprawić, żebyś był mój. Jeśli tak bardzo tego pragniesz, w takim razie zrób to. Chcesz umrzeć, chcesz mnie martwego, chcesz to zakończyć. Więc o co chodzi? Wszystko, co mówisz, nie ma żadnego sensu. Ja wiem o tym. W takim razie, przestań gadać głupie bzdury. Nie chcę, jestem poważna. Jestem poważna, że chcę cię zabić. Czyżby? Zabity przez takie dziecko jak ty. Nie wydarzy się. Nie. Nie. Zak. Jeśli tak bardzo chcesz to zakończyć, w takim razie ja to zakończę. Nie. 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 W czym problem? Spełniam twoje życzenie. Nie zabijaj mnie. Nie w ten sposób. Nie zabijaj mnie. He? Chodzi o to, że ty już nie jesteś moim Bogiem. Nie mam już potrzeby na własnego Boga. Mój Bóg jest martwy. Och, to prawda. Zabiłem twojego Boga. Zabiłem go. Ach. Ale nie jestem martwy. Czy mnie rozumiesz? Kto powiedział, że cię zabije? Mój Bóg. Nie. Ja. To byłem ja. Nie ktoś inny, ani twój Bóg. Ja cię zabiję. Ale ja... To nie może być. Jestem nieczysta. Jak sądzisz, do kogo to mówisz? Jestem mordercą. Zabijanie jest moją pasją. Zabijałem więcej niż jestem w stanie policzyć. Ale... Ja nigdy bym nie biegał wokół psychicznie tak jak ty czy Danny. Nie obchodzą mnie twoi rodzice ani Bóg. Ale nie ma powodu, żebyś biegała tworząc wymówki na twoje czyny. Ja, sam, to ja wybrałem, co chcę zrobić.
Jeśli ja jestem sobą, to ty jesteś sobą, prawda? Czy jestem w błędzie? Jestem sobą. Właśnie tak. Jeśli jesteś sobą, w takim razie złap życie za kulę. Weź kontrolę, cholera. Ach, ach. Hej, Ray. Widzisz mnie? Kim jestem? Zack. Jap, a nie jakiś Bóg, prawda? Tak. Byłeś Zakiem przez cały czas. Hej, jesteś całkiem poważna jak na wariatkę. Hej, Ray. Spójrz, kto stoi przed tobą. Ja. Jeśli potrafisz to zrozumieć. Ray, pragnij mnie. Jeśli chcesz umrzeć, przysięgnij, że to ja cię zabiję. Przysięgnij na samą siebie. I przysięgnij to dla mnie. Dobrze. Dobrze. Przysięgam. Przysięgam na ciebie, Zack. I ja przysięgam tobie. Ach. Hej, jak długo zamierzasz być zasmarkana? Ale mój nos sam się odetkał. Ty głupko, nie ma potrzeby, żeby to mówić. Naszym planem jest wydostanie się z tego miejsca, więc zrób coś z tym, dobrze? Dobrze. Poczekaj, czy to nie jest twoje piętro? Znasz drogę na zewnątrz. Jeśli mam powiedzieć ci prawdę, nie mam wspomnień z wydostania się z tego miejsca. Co? No dalej. Nie zwracałam uwagi, ale tutaj jest jakiś foyer w salonie. W takim razie, sprawdźmy najpierw ten cały foyer. Dobrze. Okej. A to jest chyba salon. Tak? Czy ten kwiat jest sztuczny? Tak, ale pachnie jak prawdziwa rzecz. Fiu, śmierdzi. Nie. Gdzie twoje? Heh? Czy to nie jest ściana? Jeśli nie jestem w błędzie, to powinien być foyer. Zack, musisz to popchnąć. Teraz do rzeczy. Wiedziałam, że się otworzy. Spójrz, nie musiałeś tego ciąć na kawałki, Zack. Bach, otworzyło się, więc kogo to obchodzi? Rozumiem, otworzyło się, więc tylko to ma znaczenie.
martwy koniec. Ale rozejrzyjmy się na wszelki wypadek. Bariera. Nie, zaraz. Bariera... taśma? To nie jest taśma, to są słupki. O, jakiś śmietnik czy coś jest puste. Kontener. Pudło, które zawiera tylko śmieci. Nic tutaj nie ma. Czy to nie jest to pudło, w którym miałeś szczeniaka? Hej, tutaj nie ma niczego, co mogłoby nam pomóc. To dziwne. Coś jest nie tak. Czy to nie jest twoje piętro? Zastanów się. Zastanówmy się, gdzie może być wyjście. Co z tą muzyką? Może to jest gdzieś, gdzie nigdy nie byliśmy. Albo na tym piętrze. Na tym piętrze. Nach, sprawdziłam każdy zakamarek, pomijając ten pokój, kiedy robiłam pułapki. W takim razie muszę ci to zostawić. Cholera, to nie ma sensu. Czy kiedykolwiek ktoś dostał się na zewnątrz? To nie jest możliwe. Mam na myśli, każdy poza tobą i ja zginąłby od pułapek, więc wiedzielibyśmy. Prawdopodobnie. Więc nikt się tutaj nie dostał, hach? Tak, coś na pewno nie ma tutaj sensu. Nikt nie dostał się z góry, to jest... My już jesteśmy na ground floor. W takim razie musimy być już na parterze. Żartujesz sobie. W takim razie rozwalmy ścianę i wydostańmy się stąd wreszcie. Ha? Ta ściana była zakopana. Nie prowadzi na zewnątrz. Przepraszam, może jestem w błędzie. Co? Pomyśl raz jeszcze. To jest... dziwne? Czekaj, to jest dziwne. Koniec końców, doktor Denny wchodził i wychodził z tego budynku. Pułapki i meble na ten pokój. Wszystkie były kupione na zewnątrz. Ha? Co masz na myśli? Daj mi chwilę. Muszę o tym pomyśleć. Nikt nie schodził na to piętro z zewnątrz, ale doktor Denny przychodził i wychodził jak tylko chciał. To oznacza, że... wyjście jest na innym piętrze, wyjście musi być na tym piętrze, jest jakiś portal, który zawiera ludzi na zewnątrz. Wydaje mi się, że wyjście jest na innym piętrze, może nawet na tym, gdzie Denny przesiadywał. Jest inne wyjście na tym piętrze. Hech? Co masz na myśli? Kiedy przybyłeś, czy inni mordercy... Keifi i Eddie już byli w tym budynku. Hach? Och, ci dziwacy. Ja w ogóle z nimi nie gadałem, ponieważ byli dziwni. Tak jak się tego spodziewałam, to oznacza, że... jestem ostatnią osobą, która przybyła do tego budynku. W takim razie... go downstairs, go upstairs. Go downstairs. Zack, chodźmy na dół. Co? Na dole. Wyjście może być na piętrze B2. To nie ma cholernego sensu. Czy ty jesteś psychiczna czy coś?
Tutaj nie było potrzeby, żeby wyjście było w tym pokoju, albo raczej piętrze. Innymi słowy, moje piętro, to piętro, powinno być ostatnim, które zostało stworzone. W takim wypadku, kiedy ten pokój został stworzony, musiało być już wyjście, które prowadziło na zewnątrz. To ma sens. I ty i ja z pewnością byliśmy tu przyprowadzeni tamtędy. Doktor Denny, ten, którego spotkałem na zewnątrz, zbudował ten pokój razem z rewerendem. Więc myślę, że nie był połączony z pierwszym piętrem. Fakt, że nie widziałem nikogo, kto by udał się na dół, jest dowodem. No właśnie, skoro to twoje piętro, to widziałabyś, że idą na dół. Ale nie mieli takiej potrzeby. Nie jestem pewien, co mam o tym sądzić. Musimy iść na dół, prawda? Racja. Plus, wydaje mi się, że dźwignia, żeby pójść na dół, była gdzieś na tym piętrze. To powinno być wszystko, czego potrzebujemy. Skoro tak mówisz, w takim razie wchodzę w to. Ruszajmy. Dobrze. Dźwignia powinna być gdzieś w pomieszczeniu z muzyką, w piwnicy. Dobra, więc to by było na tyle na ten odcinek z Aniołów Śmierci. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Mogę? Nie mogę. Aha, to wszystko. Wait, what? Okej. Okay.